Duński raper, który przeniósł się do Rosji, bo miał dojść z Zachodu, trafił na front. Latem ubiegłego roku 33-letni raper z Danii Niklas Hofgaard, znany też Stanley Most, postanowił wyjechać do Rosji. Swoją decyzję o wyjeździe tłumaczył krytyką wartości Europy. Wyrażał również niezadowolenie z pogarszania się klimatu politycznego na kontynencie. Początkowo otrzymał pozwolenie na pobyt do października, następnie złożył wniosek do rosyjskiego Ministerstwa Obrony, licząc na to, że podpisanie umowy z wojskiem pozwoli mu na uzyskanie obywatelstwa. Rosyjski portal MediaZone, który opisuje sprawę, podaje, że raper zakładał, że zostanie wysłany na służbę, na przykład na Syberię, na granicę, lub że będzie pracował jako tłumacz języka angielskiego. Tak się jednak nie stało. Stanley Most trafił do jednostki zajmującej się dronami nieopodal Ługańska. Serwis podaje, że mężczyzna skarżył się na to, że zabrano mu telefon i zmuszano go do picia wódki. Co więcej, zarzucano mu także szpiegowanie na rzecz Stanów Zjednoczonych i Danii. Raper miał również zostać pobity. Duńczyk chciał odejść, jednak poinformowano go, że zgodnie z nowymi przepisami umowa z resortem obrony jest na czas nieokreślony i nie może on zrezygnować. Duński raper, który